Bałam się, że nas to zabija. Dokąd miałabym pójść z czwórką dzieci? Obiecywał, że to ostatni raz, a ja mu wierzyłam. Myślałam, że to moja wina. Przynajmniej nie bił dzieci. Dziś wreszcie mam pomoc. Dom musi być bezpiecznym miejscem. Ochrona ofiar przemocy powinna być natychmiastowa i skuteczna. Przygotowaliśmy ustawę antyprzemocową, która to zapewnia. Pomagamy pokrzywdzonym. Beata Michalska, witam Państwa w poniedziałkowym programie Ósemki Telewizji Regionalnej. Zaczynamy od serwisu informacyjnego, a w nim Open Hair Festival 13. edycja, konferencja Sieradzkiej Platformy Obywatelskiej, podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Koziatyniem i Sieradzem, z Duńska Wola gra w zielone, złote rady na urlop, pomarańczowy dzień sportu. Zakończyła się 13. edycja Sieradz Open Hair Festival. Jak w każdej edycji, tak i w tym roku organizatorzy przygotowali wiele atrakcji i solidną porcję muzyki. Dobór wykonawców i gatunków muzycznych z pewnością sprawił, że każdy znalazł coś dla siebie. Sieradz Open Hair Festival, sztandarowa impreza Sieradza, która ma przypominać o związku miasta z wielkim światowym fryzjerstwem, a przede wszystkim z postacią Antoana Cierplikowskiego. Jak zawsze wydarzenie obfitowało w moc atrakcji. Obszerną relację z tego wydarzenia pokażemy w piątek w naszym pierwszym programie letnim. O nieutworzeniu klasy sportowej w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Sieradzu mówili na konferencji prasowej przedstawiciele Sieradzkiej Platformy Obywatelskiej. Sprawa nieutworzenia klasy sportowej w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 ma swój dalszy ciąg. Przedstawiciele sieradzkich struktur Platformy Obywatelskiej zwołali konferencję w tej sprawie, mówiąc o potrzebie utworzenia nowego oddziału. Niektórzy wybierają swoje klasy, swoje marzenia już po podstawówce, gdzieś tworzą swoją historię i wiedzą, gdzie chcą iść. Niektórzy oczywiście, można powiedzieć, że jeszcze nie mają sprecyzowanych swoich jakichś tam chęci szkół średnich, ale jeżeli ktoś jest uwarunkowany sportowo i teraz próbuje go się na siłę wcisnąć do jakichś innych klas, to naprawdę ten chłopak może mieć, jakiś tam, czy dziewczyna może mieć większy problem z kwestią pogodzenia nauki i sportu. Klasa, która obecnie funkcjonuje w tym zespole szkół, te dzieci osiągają już sukcesy, bo mamy też mistrza Polski w windsurfingu i wierzę głęboko, że kolejna klasa, która by powstała w tym roku, również przyniosła takie sukcesy oraz możliwość samorozwoju dla tych dzieci, a przecież po to jest stworzona szkoła, żeby te dzieci się mogły w różny sposób rozwijać. Przekazywane nam są błędne informacje przez zarząd powiatu, przez panią wicestarostę, która mówi, że jest zbyt małe zainteresowanie, natomiast informacje z systemu oświatowego, które my posiadamy, mamy nawet wydrukowane, jeżeli by Państwo chcieli zobaczyć, mówią o tym, że do klasy z pierwszej preferencji zgłosiło się 23 uczniów. Oznacza to, że już można utworzyć klasę sportową, klasę o profilu sportowym i można otrzymać podwyższoną subwencję na tą klasę. Podczas konferencji obecna była mama ucznia, który chciał dostać się do klasy sportowej. Jestem mamą chłopca, który od 6 roku życia trenuje piłkę nożną. Jednak chciałabym, żeby ta szkoła powstała, ponieważ to jest jego marzeniem. Jestem oburzona takim zachowaniem. Przedstawiciele PO planują złożyć wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Sieradzkiego w tej sprawie. Między innymi do tej sprawy odniesie się wicestarosta sieradzki Kazimiera Gotkowicz. Na rozmowę zapraszamy po serwisie informacyjnym.
Sieradz zyskał nowe miasto partnerskie, tym razem z Ukrainy. W piątek w Urzędzie Miasta podpisano list intencyjny o współpracy pomiędzy Koziatyniem i Sieradzem. W piątek w Urzędzie Miasta miało miejsce podpisanie listu intencyjnego o współpracy pomiędzy Koziatyniem, miastem na Ukrainie i Sieradzem. Prezydent miasta Paweł Osiewała mówił m.in. o sfinalizowaniu partnerstwa między Sieradzem a Koziatyniem, a także o dzieleniu się doświadczeniem z dziedziny kultury i turystyki. Następnie głos zabrała burmistrz miasta Koziatyń. To ogromna radość móc spotkać się osobiście. Mieliśmy okazję uczestniczyć w dwóch czy trzech spotkaniach online'owych, bo Ludmiła jakiś czas temu przyjechała do nas na szkolenie. Przekonała nas do tego, żeby nawiązać te relacje. Dostała zgodę od pani mer i dzisiaj mogę powiedzieć, że z ogromną radością sfinalizujemy pierwszy krok do partnerstwa między Sieradzem a Koziatyniem. Dziękujemy za to, że Sieradze wybrało nas, bo naprawdę to nadważliwo. Sieradz wybrał właśnie nas, bo to dla nas jest najbardziej ważna rzecz. Те, що, якщо говорити про Польщу, то те, що робить сьогодні Польща для українців, то не можна нічим порівняти. Якщо мовити о Польщі, то те, що робить Польща зараз для українців, то взагалі не можна з нічим іншим порівняти. Ideą programu jest pomoc w odbudowie Ukrainy poprzez międzynarodowe partnerstwa samorządowe. Zakończyło się głosowanie na ekologiczne projekty w ramach drugiej edycji Zielonego Budżetu. Najwięcej z Duńsko-Wolan oddało swoje głosy na pielęgnację drzewostanu i kaskady kwiatowe w Karsznicach, a także ekologiczne zagospodarowanie parkingu przy Kępinie. Te dwa projekty miasto zrealizuje w przyszłym roku. W Zduńskiej Woli trwa remont dróg. Swój wizerunek zmieniają również tereny służące rekreacji. Zbiornik Kępina, skwer Pawła Królikowskiego. Informowaliśmy też ostatnio o ulicy Fabrycznej i powstającym tam Wunerwie. To nie jedyne metamorfozy. Już w sierpniu ruszy kolejna inwestycja. Miasto przebuduje też pasaż Janusza Kusocińskiego i będzie to taka zielona oaza prowadząca wprost do remontowanego budynku dworca Zduńsko-Wolskiego, a inwestycja ma się zakończyć w grudniu tego roku. Przebudowa pasażu Janusza Kusocińskiego to jest uzupełnienie właśnie tego dużego zadania, bo to jest bezpośrednie dojście do budynku dworca. Również tą inwestycję oparliśmy o konsultacje z mieszkańcami, bo też dochodziły do nas sygnały od wielu, wielu lat, że brakuje tam miejsc postojowych. Zaproponowaliśmy pewne rozwiązania, które przyczyni się do tego, że tych 30 kilka miejsc postojowych przybędzie. Związane będzie to oczywiście z pewną wycinką nasadzeń, ale z dużo większą ich kompensacją. Inwestycja ruszy już w sierpniu. No, będzie polegała na gruntownej przebudowie tego pasażu poprzez wymianę nawierzchni, nową małą architekturę, kosze, ławki, oświetlenie LED-owe, ale przede wszystkim zieleń. Bardzo dużo nowych nasadzeń po to, aby to miejsce rzeczywiście było też taką oazą spokoju i przede wszystkim, żeby cała przestrzeń bezpośrednio przylegającego do naszego dworca była w odpowiedni sposób zagospodarowana. Prace na dworcu i wokół niego potrwają do końca roku. Koszt przebudowy pasażu to około 700 tysięcy złotych. Jesteśmy w połowie sezonu urlopowego. Policja apeluje o ostrożność podczas wyjazdów, odpowiednie zabezpieczenie domu i zdrowy rozsądek w drodze na wypoczynek. Czas urlopu to synonim wypoczynku, ale policja przypomina o czyhających niebezpieczeństwach. Wypoczywajmy więc, a wypoczynek organizujmy pamiętając o bezpieczeństwie. Na początek bezpieczeństwo w podróży. Wyjeżdżając w podróż, pamiętajmy, mówi się o tym bardzo dużo, ale pamiętajmy o tym, by kierowca był wypoczęty, by przejrzany był stan techniczny pojazdu, to ile, jak wyglądały nasze opony. Wszystkie różne takie aspekty techniczne, które mogłyby spowodować, że przez nasze niedopatrzenie i niedopilnowanie pewnych rzeczy dojdzie do jakiejś kolizji lub, nie daj Panie Boże, wypadku drogowego. Pamiętajmy o tym, żeby przede wszystkim wsiadać trzeźwym i wypoczętym. No, straszne są sytuacje, kiedy kierowca nie dość, że wsiada sam, to wsiada często z pasażerami, a często zdarza się, że pasażerowie sami, wiedząc, że wsiadają z nietrzeźwym kierowcą, w ogóle robią to, bo jednocześnie sami jak gdyby powodują sytuację, że może dojść do nieszczęścia. Jeżeli widzimy nietrzeźwego kierowcę, reagujmy. Jeżeli podczas podróży jakiś kierowca przed nami jedzie,
powiedzmy w dość niepewny sposób, nie utrzymując linii jazdy, reagujmy. Zawsze możemy zadzwonić pod 112 i w taki sposób zgłosi się dyżurny jakiejś najbliższej jednostki, gdziekolwiek w kraju jesteśmy, który wyśle patrol, bo zawsze jest tak, że policjanci reagują, jeżeli mają jakikolwiek sygnał, że może jechać nietrzeźwy kierowca. Zanim udamy się w podróż, warto odpowiednio zabezpieczyć dom lub mieszkanie przed potencjalną kradzieżą. Wyjeżdżając z domu, kiedy zostawiamy dom bez opieki, postarajmy się o taką opiekę. Fajnie, jeżeli ktoś jest wśród rodziny lub znajomych, kto na czas naszej nieobecności będzie przychodził i tego naszego dobytku doglądał. Ale pamiętajmy o najlepszym monitoringu, jaki tylko jest, czyli o sąsiadach. To sąsiad, który może spojrzeć na nasz dom czy nasze mieszkanie, jest naprawdę najlepszym sposobem zabezpieczenia, bo to on zwróci uwagę, kto się koło drzwi kręci, czy ktoś się kręci koło domu, czy parkują jakieś nieznane samochody. Naprawdę utrzymujmy dobre relacje z sąsiadami, bo one są naprawdę są bardzo ważne podczas takich wyjazdów. Pamiętajmy o zamykaniu okien piwnicznych, drzwi garażowych, a także o zamykaniu drzwi między garażem a domem, bo często, jeżeli dochodzi do włamania przez garaż, sprawcy dostają się później do środka, do domów właśnie przez drzwi garażowe. Czas wakacyjny to również czas prowadzenia prac polowych i tutaj nie trudno o wypadek. Dbajmy przede wszystkim o bezpieczeństwo dzieci, o swoje oczywiście jak najbardziej, ale dzieci. One nie mają jak gdyby świadomości tego, co się im może złego wydarzyć i że dana maszyna rolnicza może niestety pozbawić ich nie tylko zdrowia, ale również życia. Zwracajmy uwagę na to, tak, czyli dzieciaszki przede wszystkim, a także młodzież, która pomaga często rodzicom czy też członkom rodziny w pracach rolniczych. Musimy tą młodzież uprzedzić o tym, jakie czyhają na nich niebezpieczeństwa i przede wszystkim niech pomagają, a niech nie jeżdżą tymi ciężkimi sprzętami i różnymi maszynami rolniczymi, ponieważ często zdarza się, że taka młodzież nie ma po prostu do tego uprawnień. A przypominamy, że również w ruchu lądowym, czyli również na terenie pól, gdzie prowadzone są prace rolnicze, obowiązują zasady ruchu drogowego, obowiązują różne przepisy, które są w prawie o ruchu drogowym i dzieci nie mogą takich rzeczy wykonywać. Aby wakacyjny czas był bezpieczny i udany, warto zachować ostrożność. Biegi, marsze, Nordic Walking i maraton pływacki. Te wydarzenia sportowe odbyły się w ramach Pomarańczowego Dnia Sportu. Zorganizowano je nad rzeką Wartą, a start poszczególnych konkurencji znajdował się na moście Wantowym. Tereny nad rzeką Wartą tętniły życiem i były aktywne. Nie bez powodu, bowiem w niedzielę odbył się tam Pomarańczowy Dzień Sportu organizowany przez Stowarzyszenie Rajsport Active. Atrakcji sportowych tego dnia nie brakowało. Rozpoczynamy biegiem rodzinnym, oczywiście na dystansie takim do wału i z powrotem. Zapisało się blisko 200 dzieci. Zresztą limit miejsc skończył się już jakiś czas przed samą imprezą. Później startuje bieg na 5 km, na 10 km. I następną konkurencją jest marsz Nordic Walking. Frekwencja jest 300 osób ponad. Mieliśmy taki limit, który został wyczerpany. Cały czas ludzie chcą jeszcze się dopisywać. Niestety tych miejsc już nie było. No tak w tym roku zaplanowaliśmy te 300 osób i tego się trzymamy, także jesteśmy bardzo zadowoleni. Wydarzenie odbyło się pod patronatem prezydenta miasta. Nie tylko muzyka, nie tylko moda, nie tylko włosy, ale również i zdrowy styl życia. Masę ciekawych wydarzeń, bo i biegi, i spacery, Nordic Walking, ale również i tradycja, którą kultywuje Michał jako wspomnienie swojego taty świętej pamięci, tak, i spływ czy przepłynięcie maratonu pływackiego między mostami sieradzkimi. No, cieszę się bardzo, że takie inicjatywy są. To pokazuje, że warto aktywnie spędzać czas. A po południu w ramach Open Air można przyjść na dobrą muzykę, coś zjeść, pobawić się, zobaczyć kawałek młody, czy uczesać się na sieradzkim rynku. Sierad żyje i to jest chyba najważniejsze w różnych aspektach naszego życia codziennego. Wszystkie biegi od rodzinnego przez marsz Nordic Walking po 5 i 10-kilometrowe trasy wystartowały z mostu Wantowego, a trasa przebiegała przez Łęgi Nadwarciańskie. Oprócz atrakcji sportowych nad brzegiem rzeki Warty była cała moc atrakcji. Dmuchany tor przeszkód dla najmłodszych, pokazy karate Shidokan czy pokazy ratownictwa wodnego. To czekało na uczestników oraz odwiedzających. Warto dodać, że wpisowe z zawodów zostało przeznaczone na cele charytatywne. O godzinie 13.30 wystartował maraton między mostami. Trasa przebiegała od mostu przy ulicy Sienkiewicza do mostu Wantowego. Zapoczątkowana w 1954 roku maraton pływacki między mostami rzeki Warty.
idziemy tak, jak to było w tej tradycji, która była wcześniej, którą my tutaj kontynuujemy. Ruszamy z mostu Wiszącego, idziemy na start pod drugi most i stamtąd spływamy rzeką Wartą. No trudno, bo tu mówić o spływaniu w tym roku, no ale będziemy przynajmniej próbować przejść ten odcinek. W serwisie była to ostatnia informacja, ale nie uciekamy od sportu. Przeniesiemy się na obiekty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, gdzie w ostatni weekend odbył się wakacyjny Dzień Sportu. W dalszej części programu pokażemy ponadto kolejny odcinek z cyklu Łódzkie na Plus i rozmowę z wicestarostą sieradzkim Kazimierą Gotkowicz. Łódzkie na Plus. Podsumowanie tygodnia w skrócie. 4 bezpieczne skrzyżowania, nowe zjazdy, infrastruktura podziemna i prawie kilometr chodnika. Tak teraz wygląda przebudowany fragment drogi wojewódzkiej nr 486 w Działoszynie w powiecie pajęczańskim. Realizując kolejną obietnicę, którą Państwu także złożyliśmy, że te drogi będą naprawiane, że będzie ta komunikacja sprawniejsza, że będzie bezpieczniejsza. Ten odcinek drogi wojewódzkiej zostaje oddany do użytku. To jest bardzo ważny ciąg komunikacyjny, bardzo ważny dla naszych mieszkańców. Bardzo wiele środków finansowych w tej kadencji wydaliśmy na remont dróg wojewódzkich. Na tej samej trasie, ale od strony Wielunia, trwa już przebudowa odcinka Ruda-Krzeczów. To niemal aż 11 km nowej nawierzchni, a wartość zadania wyniesie około 60 milionów złotych. W przygotowaniu jest również przebudowa drogi wojewódzkiej nr 486 na odcinku Działoszyn-Szczyty. Dobre informacje mamy też dla Sieradza. Związane są z Centralnym Portem Komunikacyjnym, który jest ważną inwestycją rządu Prawa i Sprawiedliwości. CPK to nie tylko lotnisko, to także sieć szybkich połączeń kolejowych i lokalnych węzłów komunikacyjnych. W Sieradzu, który będzie na styku linii tzw. Y, czyli szybkiej kolei łączącej wielkie aglomeracje Wrocław, Poznań, Łódź z Warszawą, powstanie centrum przesiadkowe łączące różne środki transportu. W Sieradzu dzięki inwestycji CPK nie tylko pojawi się cały szereg nowych połączeń komunikacyjnych. Mieszkańcy Sieradza, mieszkańcy powiatu, okolic będą mieli do dyspozycji kilkanaście, nawet kilkadziesiąt dziennie wygodnych, szybkich połączeń do różnych ważnych dla nich miejsc w Polsce. W Muzeum Pałacu Herbsta w Łodzi rozpoczął się cykl letnich koncertów. W pięknym otoczeniu przy pałacowego ogrodu można posłuchać muzyki rozrywkowej. W koncercie 16 lipca wzięli udział Zbigniew Zięba, wicemarszałek województwa łódzkiego oraz Andrzej Górczyński, członek zarządu województwa łódzkiego. Zagrał zespół Dixie Friends. Mogliśmy też posłuchać harfistek, laureatek Funduszu Rozwoju Kultury, programu zainicjowanego przez Grzegorza Szajbera, marszałka województwa łódzkiego. Kolejne koncerty zaplanowane są w każdą wakacyjną niedzielę o godzinie 11, aż do 3 września. Województwo łódzkie rozpoczęło cykl kolejnych spotkań z mieszkańcami. Jest to okazja do rozmów o sprawach regionu. Przedstawiciele zarządu województwa łódzkiego przyjeżdżają do mieszkańców, a nie mieszkańcy do Urzędu Marszałkowskiego. Podczas spotkań wręczane są czeki w ramach programów Sołectwo na Plus i Infrastruktura Sołecka na Plus. Za poprzedniej kadencji samorządu rocznie wysokość wsparcia dla sołectw w regionie wynosiła 1,5 miliona złotych. Teraz to 14 milionów. Grzegorz Szrajber, marszałek województwa łódzkiego, odwiedził Działoszyn w powiecie pajęczańskim i Chojne koło Sieradza, a wicemarszałek Zbigniew Zięba Truszczanek w gminie Rozprza. Na sportowo niedzielę spędzili uczestnicy turniejów i zajęć w ramach wakacyjnego Dnia Sportu, który odbył się na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu. Pierwsze zmagania rozpoczęły się o godzinie 10. Tutaj za naszymi plecami będzie turniej koszykówki 3x3. Mamy 9 drużyn, z tego co mi przekazali przed chwileczką sędziowie, natomiast w hali
naszej dzisiaj odbywa się turniej tenisa stołowego i tam też jest około 20 zawodników. Mamy kategorie open i kategorie młodzieżowe. Postanowiliśmy więc zajrzeć na turnieje. Zaczniemy od zmagań street basketu, czyli koszykówki ulicznej 3x3. Wakacyjny turniej to też wakacyjne kategorie wiekowe, po prostu dziewczynki i chłopcy. W chłopcach mamy 4 drużyny, z czego nawet przyjezdne są ze Zduńskiej Woli, z Burzynina. A dziewczynki 5 drużyn, także powalczymy trochę. Staramy się propagować koszykówkę, bo to fajny sport i przyjemny, także rozwijamy się. Pilnować tam jej. Bardzo pozytywnie jesteśmy nastawione na zabawę fajną i będziemy dawać siebie wszystko. Dlaczego lubicie koszykówkę? Myślę, że to jest nasza pasja po prostu, tak? Tak, takie hobby. Hobby. Nie wiem, ja gram z 3 lata i już po prostu to się stało moją codziennością, tak? Tak. Treningi, wszystkie mecze, turnieje. A ty ile grasz? Też jakoś 3 lata. Wiadomo, przyjaźnie też, nie? Tak, znajomości i właśnie tutaj przychodzimy też na treningi, żeby się spotykać ze sobą, tak? No i spędzać czas razem. Dobrze jesteśmy nastawione. Teraz wakacje mamy trening jakby na dworze i myślę, że teraz ta ciężka praca przyniesie tutaj efekty. Za co lubisz koszykówkę? Od jak dawna grasz? No też tak jakoś 3 lata. No i po prostu tak stało się to moją codziennością też. Tak po prostu codziennie trenowałam na tym Orliku i tak w sezonie. Przenosimy się teraz do hali sportowej. Tam odbyły się zawody w tenisie stołowym. Tutaj frekwencja była spora, co zdziwiło organizatorów. W pozytywnym tego słowa znaczeniu. Na dzisiejszy turniej przyjechało około 30 zawodników, 23 w kategorii open i 7 w kategoriach młodzieżowych. Gramy w systemie grupowym, pogrupowym, system niepucharowy, rosyjski. Do 2 przegranych meczy, także będzie grania, będzie dużo grania. Mimo że wakacje, to rzeczywiście frekwencja jest bardzo wysoka. Jesteśmy zaskoczeni, bo nawet myśleliśmy, że będzie problem dzisiaj z frekwencją, ale okazuje się, że zainteresowanie tenisem stołowym jest dosyć wysokie w naszym regionie, także mam nadzieję, że będzie się rozwijał w dobrym kierunku. Potrenować, zacząć grać, no trochę się potrenować, trochę od sobie, bo dawno teraz nie graliśmy, między innymi dlatego. No żeby pograć fajnie. Powiedzcie mi, za co lubicie tenis stołowy, dlaczego gracie akurat w tą dyscyplinę sportu? Fajny jest, dużo emocji. Trzeba trenować dużo. Żeby być najlepszy, no to trzeba dużo włożyć w to pracy. No. Od dawna gracie? Ja gram 3 lata, a ty? 2. Ja zostałam namówiona, ale no grać, no bo kończę swoją karierę, no i trzeba jeszcze tutaj troszeczkę pograć, tak podbijać sobie, no. To nawiązanie, dlaczego namówiłaś i dlaczego sam zdecydowałeś się grać? Przygotowanie do sezonu, po prostu, żeby nie siedzieć, tak, nie siedzieć w domu bezczynnie, przyjechać, pograć sobie, spędzić czas jakoś. Co was skłoniło, żeby akurat grać w tenisa stołowego i za co lubicie tą dyscyplinę sportu? Co nas skłoniło? Mnie poniekąd przypadek. Zacząłem po prostu jeździć, koledzy jeździli, ja też zacząłem. No i tak się wciągnąłem. Dlaczego? Nie mam pojęcia, co nas trzyma. No właśnie. Może troszkę wyniki, bo nie są złe, tak? A co ciebie trzyma w takim razie i co ciebie skłoniło, żeby grać akurat w tenisa stołowego? Mnie skłoniło, bo grała moja przyjaciółka i zaczęłam grać w Gorzkowicach. A czemu gram? No... Sentyment. To tyle w sumie, no. My na kadrze byliśmy w czerwcu, teraz będziemy w sierpniu niedługo, także cały czas trenujemy. I no, lubimy, bardzo lubimy ten sport, także ciężko nam skończyć i jeździmy gdzie możemy po prostu, tak. Wśród popularnych dyscyplin sportowych, które gościły na obiektach MOSiR, w programie pojawiła się absolutna nowość, której w Śradzu dotychczas nie było. Nowość, bo u nas tego jeszcze nigdy nie było, czyli wyścig na hulajnogach na dystansie 100 metrów na bieżni lekkoatletycznej dla dzieci w wieku od 6 do 15 lat. Dzieci będą się ścigać po torach, tak jak sprinterzy na 100 metrów i uwaga, będzie to wszystko z elektronicznym pomiarem czasu, czyli czas będzie mierzony z dokładnością do setnej sekundy. No i tak dla siebie, dla
własnej informacji. Po pierwsze, jak szybko kto potrafi jeździć na hulajnodze, a po drugie oczywiście w celu wyłonienia najlepszych w poszczególnych kategoriach. W wyścigu na bieżni sieradzkiego stadionu rywalizowało 5 młodych śmiałków, 2 dziewczynki i 3 chłopców. Z kolei tuż obok na Murawie odbyły się plenerowe zajęcia letniej Akademii Karate z sieradzkim klubem Karate Kyokushinkai. Wspólny trening zwieńczył specjalny pokaz dla goszczących w Sieradzu delegacji miast partnerskich, francuskiego Anemas i ukraińskiego Koziatynia. Będziemy mieć takie zajęcia wprowadzające jakby do letniej Akademii Karate. Ta letnia Akademia Karate tradycyjnie ruszy w 2 ostatnich tygodniach sierpnia, ale już dzisiaj będzie takie wprowadzenie i będą takie jednorazowe zajęcia plenerowe dla wszystkich. Po prostu kto będzie miał tylko ochotę, na bosaka można poćwiczyć na trawce. Sama przyjemność. To będą takie ćwiczenia ogólnorozwojowe z elementami karate. Wszyscy uczestnicy turnieju w street basketu, tenisa stołowego i wyścigu na hulajnogach otrzymali medale oraz upominki. Wyniki poszczególnych zmagań są dostępne na stronie internetowej oraz facebookowym fanpage'u Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu. Witam Państwa w kolejnym programie Nasze Sprawy. Państwa i moim gościem w dniu dzisiejszym jest wicestarosta pani Kazimiera Gotkowicz. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa. A jak pani starosta, to wiadomo, że temat będzie przede wszystkim związany z oświatą. I może od tego zacznijmy, to co jest najbardziej interesujące w tej chwili i to, z czym wiąże się przede wszystkim przyszłość abiturientów, tak to nazwijmy, szkół średnich. Mówię tutaj o wynikach matury. No właśnie, proszę powiedzieć, jak w naszym powiecie to wyglądało w tym roku. No więc mamy wyniki matur, cieszymy się bardzo, dlatego że szkoły nasze w zdecydowanej większości wypadły bardzo dobrze w tych maturach. Będę mówiła tylko o zdawalności, bo dyrektorzy już będą sobie prowadzić głębsze analizy dotyczące zdawalności w poszczególnych przedmiotach, wyników. Będą wyciągać wnioski i pewnie rozmawiać z Radą Pedagogiczną. Otóż najwyższy wynik, najwyższa zdawalność to drugie ELO, które ma 99% zdawalności. Bardzo ładnie wypadło również pierwsze ELO, czyli 95% zdawalności. I mamy jeszcze w Sieradzu 2 zespoły szkół. Cieszymy się z wyniku powiatowego zespołu szkół numer 1, czyli z mechanika, bo tam zdawalność na poziomie 80%. Troszkę zmartwieni jesteśmy wynikiem powiatowego zespołu szkół numer 2, gdzie zdawalność jest na poziomie 66%, więc nisko. Biorąc pod uwagę fakt, że w ubiegłym roku ta zdawalność była na poziomie 87%, no to jest to 21% mniej osób zdało. Więc to już jest wynik niepokojący, nad którym pewnie trzeba się będzie pochylić i myślę, że pan dyrektor będzie musiał przygotować jakiś program naprawczy w szkole. Mhm. Jeżeli chodzi o szkoły poza Sieradzem,
Bardzo ładne wyniki są w Zespole Szkół w Złoczewie, gdzie w liceum ogólnokształcącym zdawalność na poziomie 77%, w technikum 83%, w Zespole Szkół w Błaszkach również liceum 69%, technikum 67%. Czyli patrząc w ten sposób, w Warcie ta zdawalność jest niska, czyli zdawalność, jeżeli analizujemy zdawalność w szkołach naszych, no to niepokoją nas wyniki dwóch szkół, to jest właśnie Powiatowy Zespół Szkół nr 2 i Zespół Szkół w Warcie, aczkolwiek mimo tak niskiego wyniku matur w Warcie, taka praca i dyrektora, i całej Rady Pedagogicznej przez ostatni rok szkolny doprowadziła do tego, że w tym roku mamy zainteresowanie w rekrutacji szkołą. Mamy już dwa pełne oddziały, między innymi jeden oddział to jest oddział mundurowy, drugi oddział to jest liceum ogólnokształcące, więc od dawna takiego zainteresowania szkołą nie było. Sugeruje pani, że tak czy inaczej może być w tym roku szkolnym lepiej, tak? Myślę, że tak. Myślę, że no mówię, i dyrektor, i pracownicy swoją ciężką pracą pokazali, że można zadbać o to, że rzeczywiście zainteresowanie szkołą wzrasta. Te dane statystyczne chyba nie są do końca jeszcze takie pełne, tak? Bo przecież jest kolejny termin poprawek. Mogło się nie udać, prawda? Więc to są dane, które mogą być tylko lepsze, dlatego że jest sesja poprawkowa matury i jeżeli uczniowie, którzy nie zdali z jednego przedmiotu, a takich mamy, tę maturę zdadzą, no to wyniki szkół będą tylko wyższe. Porozmawiajmy generalnie o rekrutacji, bo ta nadwyżka olbrzymia, która jest w tym roku przy rekrutacji w całej Polsce, z pewnością, szanowni państwo, pani starosto, przekłada się również na nasz region i na placówki, które macie na terenie powiatu. Proszę mi powiedzieć, czy podjęliście na początek jakieś działania, które rozładowałyby tą atmosferę i większa część młodzieży, która osiągnęła dobre wyniki na egzaminach w szkole podstawowej, może się dostać do tych wymarzonych szkół? Tak, więc my planując już nabór, więc na etapie planowania zwiększyliśmy liczbę oddziałów w dwóch liceach. Standardowo, w standardowym roczniku to było średnio 4 oddziały, natomiast my zaplanowaliśmy w tym roku i w pierwszym, i w drugim liceum po 6 oddziałów. Natomiast w wyniku rekrutacji, symulacji, która się odbywa, widzieliśmy, że jest jeszcze grupa uczniów z wysokimi wynikami, która znalazłaby się poza liceami ogólnokształcącymi, więc zapadła decyzja, że w jednym liceum i w drugim dokładamy jeszcze po jednym oddziale. Czyli około 70 miejsc, tak? Tak, bo po 34 osoby standardowo planujemy na oddział, więc no i rzeczywiście te dobre dzieci, myślę, dzieci z wysokimi wynikami, bo może dobre to jest złe określenie, z wysokimi wynikami, znalazły się w liceach ogólnokształcących, jeżeli do nich oczywiście się wybierały. Zaplanowaliśmy też dużą liczbę miejsc w technikach. Mamy zespoły szkół, więc mamy również technika w zespołach w terenie, ale jeżeli chodzi o nasze, ja zabrałam materiały, żeby nie być gołosłowną. W technikum, w zespole szkół, w powiatowym zespole szkół numer 1 mamy pełną, piękną rekrutację, mamy duży wybór zawodów, ja nie będę ich teraz państwu przedstawiać, bo tego jest rzeczywiście dużo. Są oddziały jednorodne, tam gdzie było większe zainteresowanie, na przykład technik informatyk. Mamy oddział jednorodny, mimo tego, że tak pierwotnie... Tak się wtrąca takie techniczne w tej chwili klasy, coraz większym zainteresowaniem się cieszą, prawda? Tak. Mamy na przykład oddział technika geodety, bo było zainteresowanie bardzo dużo. Mamy oddział technika mechatronika, gdzie jest cały oddział jednozawodowy. Mamy oddział technika architektury krajobrazu, więc i oddział technika programisty w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1. To są oddziały jednorodne. Natomiast są oddziały, w których są dwa zawody, takie gdzie na przykład technik spawalnictwa mamy 14 chętnych, ale na przykład technik elektryk 22. I pan dyrektor łączy po dwa zawody w jednym oddziale. Natomiast w powiatowym zespole szkół numer 2 pierwotnie zaplanowaliśmy 7 zawodów.
do jednej klasy w wyniku, właściwie przed symulacją tylko, mieliśmy informację, że mamy oddział jednorodny, to jest technik usług, technik żywienia i usług gastronomicznych. Natomiast w wyniku symulacji doszło do tego, że nie powstał technik rachunkowości i nie powstał technik spedytor. Tam była bardzo niska ilość brak punktów, zainteresowania, tak? Brak zainteresowania, ewentualnie młodzież z taką bardzo niską liczbą punktów, a to nie wróży dobrze, no bo jeżeli uczeń do technikum rachunkowości ma 26 punktów na 200 możliwych, no to raczej nie poradzi sobie. Nie poradzi sobie. W związku z tym podjęliśmy takie próby, że utworzyliśmy jednorodny oddział technika logistyka, bo tak uczniowie wybierali. Tak jak mówiłam, to żywienie i gastronomia. Mamy również jednorodny oddział technika hotelarstwa i oddział łączony, gdzie jest technik usług fryzjerskich i technik ekonomista. I tak wygląda nabór, jeżeli chodzi o technika w Sieradzu. Natomiast w terenie, w każdej ze szkół, właściwie w Warcie też proponowaliśmy, ale tam nie mamy naboru do technikum. Zresztą nie było takiej tradycji, wcześniej też nigdy nie było. A w szkole w Warcie i w Złoczewie, w zespołach szkół, mamy również klasy technikalne. Więc dla młodzieży propozycja jest znacząca. W Błaszkach mamy technika ekonomistę i technika informatyka, w Złoczewie technika informatyka, technika ekonomistę i rachunkowości, aczkolwiek no w tej chwili wiem, że są takie ruchy wśród młodzieży, by ta klasa była dwuzawodowa. I tak to się skończy. No generalnie ten nabór będzie trwał, myślę, że do 1 września jakieś takie przesunięcia w prawo czy w lewo mogą mieć miejsce. Formalnie, prawda? On się kończy 7 sierpnia, ale oczywiście do końca sierpnia na pewno będą jeszcze jakieś ruchy, bo też wiemy o tym, że młodzież ta najzdolniejsza z najwyższymi wynikami złożyła dokumenty do naszych szkół, a pojedyncze osoby odejdą do szkół w Łodzi, no i może gdzieś tam tak, dalej. Tak, są te placówki pierwszego tak. wyboru, drugiego wyboru, tak? Tak, 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 to tak. Się jeszcze więc będzie... to na pewno będzie się jeszcze ale zbierzmy tam statystycznie może tak już w całość. Proszę mi powiedzieć, ile Państwo z tymi dodatkowymi oddziałami mieliście przygotowanych miejsc? Czy jest młodzież, której się nie udało zagospodarować formalnie tak. na terenie powiatu? Może zacznę od dobrych wiadomości, a mianowicie takich, że w każdej ze szkół mamy jeszcze miejsca dla młodzieży, więc jeżeli ktokolwiek się pojawi, to te miejsca są i czekają, nawet w liceum. W pierwszym liceum, drugim również? I w również. Pierwszym, i w drugim. Warto, i w szanowni Państwo, tę informację przekazać. Tak. I w zespołach szkół, i w technikach. Oczywiście to nie jest nie wiadomo jaka liczba miejsc, ale te pojedyncze miejsca są i zapraszamy. Rok szkolny coraz bliżej, za chwilę sierpień. No, sporo pracy jeszcze, myślę, w placówkach takich kosmetycznych, przygotowania do tego, żeby ten pierwszy dzień września uczniowie spędzili w dobrej, w czystych klasach i korytarzach. Myślę, że na temat planu zajęć, trochę się tej rozmowy obawiam, tego, do której godziny uczniowie będą w szkole i tak dalej, jeszcze będzie okazja, żeby porozmawiać i czym się na przykład dostaną do domu, ale to zostawmy sobie na program bezpośrednio przed rozpoczęciem roku szkolnego. Zapytam tylko o takie, ja wiem jak to nazwać, może niedoprecyzowane pewne problemy, które się pojawiły. Mówię tutaj o szkole numer 2, tak zwanym dołku. Różne rzeczy się na ten temat w tej chwili mówi. Ja nie będę się posługiwał plotkami, zapytam się u źródła. Proszę mi powiedzieć, pani starosto, co się tam takiego dzieje? Znaczy ja nie chciałabym oceniać, powiem państwu o faktach. Otóż, żeby uczeń mógł uczyć się w klasie sportowej, są potrzebne dwa wymagania. Mianowicie egzamin sprawnościowy i tutaj trzeba uzyskać na 100 punktów minimum 30. No i trzeba było zapisać się to do... bardzo mało jak do klasy sportowej moim zdaniem. No w mojej ocenie też mało, ale no już nie chcę tutaj oceniać. I proszę Państwa, myśmy zaproponowali w naborze tę klasę sportową, licząc na to, że będzie tam dużo chętnych, że ten nabór nam się uda, że będzie to młodzież, która zdecyduje się podjąć tam naukę. Natomiast
z pierwszego wyboru i z egzaminem sprawnościowym, z tym minimum 30 punktów na 100, mieliśmy 19 chętnych. Czyli to jest zbyt mała liczba, tak? To jest zbyt mała liczba, biorąc pod uwagę fakt, że w ubiegłym roku szkolnym był oddział sportowy, który liczył 35 uczniów i w ciągu roku odeszło nam 9 uczniów. Ja nie wiem z jakiego powodu, no ale odeszli ze szkoły, więc jeżeli tutaj byłyby jakiekolwiek ruchy, no to wiadomo, że jest niebezpieczeństwo. Zresztą przy 19 uczniach klasa nie może mieć statusu klasy sportowej. Przepisy mówią w ten sposób, że musi być więcej niż 20 uczniów. Ale patrząc dalej, mieliśmy uczniów z drugiej, trzeciej i dalszych wyborów do tej klasy, tych, którzy przystąpili do egzaminu sprawnościowego. I tak, mieliśmy z drugiego wyboru mieliśmy 3 uczniów, z trzeciego wyboru mieliśmy 5 uczniów. No i ewentualnie o tych uczniach można by było może mówić, że gotowi byli do tego oddziału przyjść. Czyli jak wezmę pod uwagę drugi, trzeci wybór, to wychodzi mi 27 osób, tak? Tak, tak. No i zakładając, że w ciągu roku odejdzie podobnie... Ale one się muszą zgłosić. No muszą się zgłosić, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, byli uczniowie, którzy przystąpili do egzaminu sprawnościowego. Ale to nie jest jednoznaczne z tym, że tę szkołę wybrali, tak? Oczywiście, i tych uczniów, proszę Państwa, mam bardzo dokładne dane. Z piątego wyboru, no nie możemy chyba już ucznia traktować poważnie jako kandydata do oddziału. Z piątego wyboru mieliśmy 2 uczniów, z 6 jednego, z 7, 8, 9 i 16 po 1 uczniu. Więc, czyli na poziomie gdzieś w sumie, mówiąc o tym 16 wyborze, 32-3, tak? Gdzieś no, w tych okolicach tak, zainteresowanych było. I proszę Państwa, spośród uczniów, ja już biorę pod uwagę pierwszy, drugi i trzeci wybór, są uczniowie, którzy zgłaszają się jednak do liceum ogólnokształcącego, no bo pamiętajmy o tym, że to jest przede wszystkim liceum. Druga część to profil sportowy, prawda? Uczniowie, którzy mają mniej niż 40 punktów. Mieliśmy uczniów, którzy mieli punktów 37, 9, 38 na 200. Więc to jest liczba punktów, która tak naprawdę tych uczniów daje im szansę w szkołach branżowych. Progi punktowe do szkół branżowych były często w niektórych zawodach wyższe niż liczba punktów, którą mieli uczniowie zgłaszający się do liceum ogólnokształcącego, bo są progi punktowe w niektórych zawodach w zespole szkół ponadgimnazjalnych numer 1 na poziomie 54, 48, 53, 59 nawet, to elektryk na poziomie szkoły branżowej. W powiatowym zespole szkół numer 2 próg punktowy do szkoły, do klasy wielozawodowej branżowej to 39,7, czyli tyle punktów, ile mieli niektórzy uczniowie zgłaszający się do liceum. No myślę, że Państwo sami sobie już odpowiecie, że jeżeli na 200 punktów uczeń ma niecałe 40 punktów, no to faktycznie chyba jego miejsce jednak w liceum nie jest. Natomiast sport można uprawiać, mamy Sieradzką Wartę, są kluby sportowe, gdzie rzeczywiście młodzież sportowo może się rozwijać. No a tutaj było duże zagrożenie, że nawet jeżeli ta klasa by powstała, to nie utrzyma ona statusu klasy sportowej do końca roku. No i stąd tak było. Poza tym jeszcze jedna bardzo istotna... Ale jakiś taki problem dalej jest, pani starosto, bo docierają do nas sygnały, że ktoś tam nie rozmawia, mówi o zarządzie jako takim powiatu, że nie rozmawialiście z dyrekcją na temat tej klasy, że podjęliście pewne działania bez rozmowy z dyrekcją tej szkoły. Z drugiej strony, że dyrekcja nie rozmawiała z państwem, że rodzice nie rozmawiali z państwem. Ja powiem, no tak, jak sytuacja z różnych wygląda. Stron docierają nie do końca prawdziwe informacje. To są plotki, to są pomówienia, ponieważ dzisiaj sprawdziłam jeszcze w wydziale, żeby też państwu podać taką informację z ostatniej chwili. Sprawdziłam w Wydziale Oświaty. Nie było ani jednego rodzica, ani jednego ucznia, który jest zainteresowany przyjściem do klasy pierwszej liceum o profilu sportowym w zespole szkół numer 2.
Z nami również nie rozmawiał pan dyrektor. Petycję, którą przygotowali państwo, podpisy tam są kilkunastu rodziców, nie wiem z których klas, bo nie znam, około 11-12, nie pamiętam dokładnie. No to za pośrednictwem pana radnego Wilczyńskiego na sesji zostało to przekazane, natomiast pan dyrektor zwyczajnie z nami na ten temat ani nie rozmawia, no jakiś show jest taki poza starostwem, poza zarządem, poza Wydziałem Oświaty, jakieś konferencje prasowe. Trudno odnosić mi się do tego. Ja odniosłam się do konkretów i te państwu przedstawiłam. Jaki finał będzie tej sprawy? Znaczy jest jeszcze jedna bardzo istotna rzecz, bo jest taki dzień w naborze, jest tak zwana symulacja naboru, czyli kurator ogłasza godziny, bo to jest program kuratoryjny dla całego województwa jednakowy. I to się działo w czwartek w ubiegłym tygodniu, znaczy jeszcze w poprzednim, przepraszam, bo dziś już poniedziałek. Więc byli dyrektorzy z innych szkół, ze wszystkich szkół, pana dyrektora Kurpisza nie było. Mimo tego, że od bardzo wczesnej wiosny znany jest terminarz wszystkich działań związanych z rekrutacją i wiadomo, że to jest bardzo ważny dzień, ta symulacja naboru. Pan dyrektor przebywał na urlopie, sam o ten urlop poprosił, więc no trudno mu odmówić. No i może stąd takie niedopowiedzenia, może gdyby pan dyrektor przypilnował, gdyby był podczas symulacji naboru, to widziałby, że faktycznie tych chętnych nie było. Szanowni państwo, z całą stanowczością to mówię, dzieci, po prostu młodzież w zbyt małej liczbie wybrała tę klasę, nie było odpowiedniej liczby chętnych. Gdyby było 34-35 uczniów, tak jak w roku ubiegłym, ta klasa powstałaby. Czyli finał jaki, żeby postawić kropkę? No trudno powiedzieć, jak no finał jest taki, że rekrutacja jest zakończona, dla młodzieży miejsca w naszych szkołach jeszcze są, zapraszamy, no i tak to wygląda. Zostawiamy tę sprawę po prostu tak w takim stanie, miejmy nadzieję, że to się do końca wyjaśni, nie będzie niepotrzebnych plotek z tym związanych. Państwa gościem w dniu dzisiejszym była wicestarosta pani Kazimiera Gotkowicz. Ja zanim zakończę program, to już umawiamy się z panią starostą na spotkanie dotyczące organizacji w ogóle nauczania w szkołach powiatowych, bo uczniów mnóstwo jest. W związku z tym jakieś problemy do rozwiązania, tworząc kalendarz i plan lekcji, trzeba będzie rozwiązać. Dlatego też no jestem ciekawy, myślę, że wszyscy, jak państwo to ułożycie i do której godziny te dzieciaki będą musiały albo chciały przebywać w szkole. Bardzo dziękuję za udział w dzisiejszym programie. Ponieważ jest okres letni, myślę, że nie będzie miała nic pani przeciwko. Życzę wszystkim jeszcze dobrego, jak najdłuższego wypoczynku. Jeszcze raz z państwa gościem była pani Kazimiera Gotkowicz, wicestarosta. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Dziękujemy państwu za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych programów Nasze Sprawy. Zdarza Ci się zapomnieć o odbiorze odpadów? Z aplikacją Ekoharmonogram nie musisz pamiętać. Aplikacja przypomina o terminach i dostarcza niezbędnych informacji dotyczących prawidłowej segregacji. Kiedy wywóz? Gdzie wrzucić? Jak sortować? A jeśli masz inne pytania? Umożliwia komunikację z urzędem poprzez moduł zgłoszeń. Znajdziemy też informacje o miejscach, gdzie można przekazać odpady, m.in. w punkcie selektywnego zbierania odpadów, ale o nim w kolejnym odcinku. Materiał filmowy wykonany w ramach edukacji ekologicznej mieszkańców miasta Sieradza 2023, współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz gminę miasto Sieradz.
Burmistrz Warty oraz dyrektor Warckiego Centrum Kultury zapraszają na Dni Warty, które odbędą się w dniach 29-30 lipca na Placu Targowym przy ulicy Kościuszki. Pierwszy dzień imprezy rozpocznie się od godziny 10. Na odwiedzających czekać będzie harcerski klub łączności, strzelnica paintball, aerobik, animacje dla najmłodszych oraz koncert Warckiej Orkiestry Dętej. Gwiazdami wieczoru będą Baranowski oraz zespół Lemon. Z kolei niedziela rozpocznie się na sportowo. O godzinie 11 wystartuje 8 bieg warcki na dystansie 10 km. Start i meta ulokowane będą na terenie Orlika przy ulicy Kościuszki. Potem impreza powróci na plac targowy, gdzie czekać będzie wioska Bractwa Rycerskiego Ziemi Sieradzkiej z turniejami, animacjami i degustacjami. Na scenie wystąpi zespół Nocny Patrol. Gwiazdami wieczoru będą Smolasty i Roxana Węgiel. 29-30 lipca, plac targowy przy ulicy Kościuszki w Warcie. Zapraszamy! Ricardo. Znowu Ricardo? Nie musisz go oglądać, jeśli nie chcesz. Bo z TV Smart od Wektry każdy ogląda co chce, jak chce i gdzie chce. TV Smart z internetem światłowodowym za 49,99. Zadzwoń lub wejdź na wektra.pl. Bałam się, że nas to zabija. Dokąd miałabym pójść z czwórką dzieci? Obiecywał, że to ostatni raz, a ja mu wierzyłam. Myślałam, że to moja wina. Przynajmniej nie bił dzieci. Dziś wreszcie mam pomoc. Dom musi być bezpiecznym miejscem. Ochrona ofiar przemocy powinna być natychmiastowa i skuteczna. Przygotowaliśmy ustawę antyprzemocową, która to zapewnia. Pomagamy pokrzywdzonym. Śpieszymy się, bo zawsze chcemy być na czas. Podróżujemy do tego, co dla nas ważne. Dlatego myślimy o celu. Rzadko o samej drodze. Ale to fundusze europejskie ułatwiają nam to, co najważniejsze. Spotkanie. Bo dobrze jest być razem. Fundusze europejskie. Z ludzkiej perspektywy. Okręgowa Stacja Diagnostyczna PKS Sieradz zaprasza na badania techniczne okresowe, dodatkowe i specjalistyczne. Czynna codziennie od godziny 7 do 21, w soboty od 7 do godziny 13. Zapraszamy. Stania Cordeo we wsi Chałupki koło Sieradza zaprasza na wakacje w Siodle. Specjalizujemy się w prowadzeniu treningów jigitowych i hipoterapii. Nasza praca to pasja, którą chcemy przekazywać każdej osobie, która się u nas pojawi. Współpracujemy w zakresie organizacji kolonii, półkolonii, eventów. Organizujemy też pokazy kozackiej jazdy konnej. Priorytetami dla nas są bezpieczeństwo i dobra zabawa.
stajnie wolnowybiegowa Kordeon, chałupki 6, telefon 601 097 661. Zapraszamy. Rozrywka, która budzi prawdziwe emocje. Teraz w Wektrze Netflix w pakiecie z internetem światłowodowym za jedyne 49,99. Zadzwoń lub wejdź na wektra.pl. Widzę las, ciemny las. Widzę broń, a wraz z nią euforyczną radość. Czyli widzi pan to, co będą robić dzięki TV Smart. Oglądać horror na kempingu. Grać w strzelankę i odpalać muzykę z aplikacji. Technologia. Cała rozrywka śmiga dzięki TV Smart. Teraz telewizje, serwisy VOD, sport, gry i aplikacje masz w jednym miejscu. W pakiecie z internetem za jedyne 69,99. Zadzwoń lub wejdź na wektra.pl. Firma Ekowiatr BIS, posiadająca wieloletnie doświadczenie w obsłudze i zarządzaniu technicznym instalacji i obiektów odnawialnych źródeł energii. W zakresie swojej działalności oferuje również usługę kompleksowego mycia paneli fotowoltaicznych i pielęgnację terenów zielonych na farmach. Farma fotowoltaiczna, jak każda inna instalacja zewnętrzna pod wpływem czynników atmosferycznych oraz innych, np. siadające ptactwo, przyklejone liście z drzew, osiadanie pyłów na terenach uprzemysłowionych, ulega ciągłemu zabrudzeniu. Panujące powszechnie przekonanie, że instalacja fotowoltaiczna pod wpływem opadów deszczu ulega samooczyszczaniu, nie jest do końca prawidłowa. Prawdą jest, że intensywny deszcz zazwyczaj usuwa część zabrudzeń, zwłaszcza zalegającą grubszą warstwę kurzu i pyłu. Jednak moduły fotowoltaiczne dzięki temu nigdy nie będą w pełni czyste. Niekiedy same opady atmosferyczne nanoszą wiele różnych szkodliwych substancji, które należy regularnie usuwać. Zalegające i stale odkładające się na panelach zanieczyszczenia mogą już w krótkim czasie doprowadzić do degeneracji powierzchni ekranów, stałego spadku wydajności oraz zmniejszenia ich żywotności, a w dłuższym czasie ich całkowitego zniszczenia. Zanieczyszczenia wymagające dodatkowego mycia na ekranach paneli fotowoltaicznych posiadają wspólne cechy. Mają charakter często punktowy, są odporne na czyszczenie przez opady deszczu i długotrwale zalegają. Brak cyklicznego mycia całej instalacji fotowoltaicznej przynajmniej raz w roku, według przeprowadzanych badań, ma istotny wpływ na jej żywotność oraz produktywność. Po umyciu modułów fotowoltaicznych, według przeprowadzonych przez naszą firmę pomiarów, wzrost produkcji energii elektrycznej w tym samym czasie, w takiej samej temperaturze powietrza oraz przy takim samym natężeniu światła słonecznego, kształtuje się w przedziale od 4 do 12% w zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni paneli. Dlatego głównymi powodami, dla których należy utrzymywać moduły fotowoltaiczne w należytej czystości są: optymalizacja współczynnika sprawności instalacji, zapobieganie uszkodzeniom instalacji, maksymalizacja łącznego czasu pracy instalacji, niegromadzenie zabrudzeń, które powodują straty w produkcji nawet rzędu kilkunastu procent, redukcja ponownego zabrudzenia dzięki absolutnie bezresztkowemu wysychaniu, nie pozostawianie środków powierzchniowo czynnych. Przy zastosowaniu oferowanej przez firmę Ekowiatr BIS technologii koszt czyszczenia paneli dla farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW amortyzuje się już przy 2% strat mocy. Firma Ekowiatr BIS oferuje mycie paneli fotowoltaicznych przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Jako pierwsza firma w Polsce posiada maszynę RoboClean 25, zaprojektowaną i zbudowaną przez włoską firmę Messersi, przeznaczoną do mycia paneli fotowoltaicznych zamontowanych na wielkopowierzchniowych farmach. RoboClean 25 to wielofunkcyjna, samobieżna maszyna gąsienicowa, która jest w stanie poruszać się po każdym, nawet najbardziej niekorzystnym terenie. Duży zbiornik na wodę o pojemności 2400 litrów umożliwia umycie paneli na jednym obiekcie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW. Do mycia stosowana jest woda demineralizowana poprzez użycie biodegradowalnych, w pełni bezpiecznych dla środowiska preparatów renomowanych światowych producentów. Teleskopowe ramię zakończone szczotką, które zapobiega zadrapaniom o długości do 4200 mm, pozwala na szybkie i sprawne umycie znacznych powierzchni paneli w krótkim czasie. Elektroniczne sterowanie odległości układu myjącego od paneli fotowoltaicznych przy użyciu zestawu wmontowanych czujników ultrasonicznych zapobiega przypadkowym ruchom ramienia i uszkodzeniom modułów, spowodowanych nierównym podłożem lub różnym kątem nachylenia paneli.
Zraszacze rozmieszczone wzdłuż całkowitej długości szczotki zapewniają równomierne rozprowadzenie wody na powierzchni paneli tuż przed szczotką myjącą, poruszającą się w dwóch kierunkach w zależności od jazdy maszyny. Posiadając sprzęt, wykwalifikowaną kadrę ze stosownymi uprawnieniami producenta do obsługi urządzenia oraz własny transport, jesteśmy w stanie wykonać usługę mycia paneli fotowoltaicznych w każdym rejonie Polski. Firma Ekowiatr zajmuje się także kompleksowym utrzymaniem terenów zielonych na dużych powierzchniach. W ramach naszych usług oferujemy koszenie trawy i pielęgnację terenu. Jako specjaliści w tej dziedzinie dysponujemy odpowiednim sprzętem przeznaczonym do tego typu zadań. Dzięki doświadczeniu i indywidualnemu podejściu do klienta jesteśmy w stanie wykonać usługę zgodnie z oczekiwaniami. Działamy na terenie całego kraju. Zapraszamy do współpracy. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub też w przypadku pytań, zapraszamy Państwa do kontaktu z przedstawicielami naszej firmy. Funduszy europejskich. Inwestycje w województwie łódzkim to nie tylko pokaźne sumy, a zmiany widoczne gołym okiem. To multum rozwiązań i rewitalizacji, które sprawiają, że dobrze żyć w łódzkiem. Fundusze europejskie z ludzkiej perspektywy. Kończymy poniedziałkowy program, ostatni przed letnią przerwą. Będziemy go emitować do piątku. W piątek ruszamy z cyklem trzech programów letnich. Przypomnę, w najbliższe trzy piątki, 28 lipca, 4 i 11 sierpnia. Z serwisem informacyjnym wrócimy 16 sierpnia. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w piątek. Droga mamo, wiem, że nie jest ci łatwo, mimo że się uśmiechasz, ale tak naprawdę martwisz się, czy zjem obiad, czy znajdę kolegów, ale ja sobie poradzę. I na tyle, na ile cię znam, a będą to już 4 lata? No może 3,5. To wiem, że ty również dasz sobie świetnie radę. W województwie łódzkim fundusze europejskie wspierają rozwój żłobków i przedszkoli, dzięki czemu rodzicom łatwiej wrócić do pracy. O, i takie coś narysowałem. Ricardo. Znowu Ricardo? Nie musisz go oglądać, jeśli nie chcesz. Bo z TV Smart od Wektry każdy ogląda co chce, jak chce i gdzie chce. TV Smart z internetem światłowodowym za 49,99. Zadzwoń lub wejdź na wektra.pl. Luena to mała miejscowość w Angolii, kraju położonym w południowej Afryce. Stamtąd właśnie 15-letnia Krystyna przebyła długą podróż do Polski. 15 czerwca wylądowała na warszawskim lotnisku, a już kolejnego dnia była w Olsztynie na oddziale chirurgii szczękowo-twarzowej dla dzieci i młodzieży w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym. Całe przedsięwzięcie jeszcze zimą zorganizowała Fundacja Dzieci Afryki, której członkowie nie zostali obojętni na chorobę dziewczyny, która żyła z olbrzymim guzem nowotworowym żuchwy, który bez interwencji medycznej prawdopodobnie doprowadziłby do najgorszego. Nie zawahałam się nawet chwili, ponieważ z racji pełnienia funkcji kierownika bloku przez 12 lat znałam i znam bardzo dużo ludzi, którzy mają złote ręce
I Złote Serca. Szczęśliwie dla całej sprawy, Złotych Serc w Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie jest wiele. Pierwsze pytanie padło do specjalistów. Zrobicie? Oni mówią tak, no ale jest to poza Unią Europejską, są to koszty. Z tego lekarze zadeklarowali, no to my rezygnujemy z wynagrodzenia, ale są koszty szpitalne, są koszty osobodnia, diagnostyki, badań. Jest to szpital publiczny, nie jest to szpital mój, prywatny, że mogę zdecydować, że z tego rezygnujemy. Więc fundacja zdeklarowała się, że będzie zbierała pieniążki, natomiast dowiedzieliśmy się, że rzeczywiście stan zdrowia Krystyny się pogarsza i nie ma co czekać, aż zbiorą pieniądze. Zdecydowaliśmy się, niech sobie zbierają, natomiast my podejmujemy decyzję i przyjmujemy ją do szpitala. Finał wszystkich przygotowań odbył się 26 czerwca. Tego dnia Krystyna przeszła resekcję olbrzymiego guza i rekonstrukcję żuchwy pod kierunkiem profesora Łukasza Krakowczyka i doktora Krzysztofa Dowgierda, lekarzy z Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. Wsparcia po raz pierwszy udzielał także profesor Adam Maciejewski z Instytutu Onkologii w Gliwicach. Nie wykonaliśmy jakiegoś tutaj wielkiego wysiłku jako zespół operacyjny. Zrobiliśmy to, co robimy na co dzień. Myślę, że tutaj Państwo rozmawiali z tymi ludźmi wokół. To jest siła. My nie zrobiliśmy nic wyjątkowego, naprawdę, proszę mi wierzyć. Moja rola tutaj była raczej marginalna, bo ten zespół przez ostatnie 10 lat, wykonując tak skomplikowane i różnorodne zabiegi resekcyjno-rekonstrukcyjne, udowodnił, że rzeczywiście jest w światowej czołówce. Zdolni i do tego skromni. I choć usuwanie guzów faktycznie jest normą na oddziale, to bezsprzecznie dzięki 11 osobom, które wzięły udział w operacji, Krystyna mogła rozpocząć nowy rozdział swojego życia. Krystyna z powodu tego, że żyła tam, gdzie żyła, to nikt tego nie zauważył, potem nikt nie mógł jej pomóc. No i na szczęście znalazła nas i Pan Bóg jej pomógł. Był to guz olbrzymiokomórkowy, kościopochodny, który powodował rozrost tkanek. Był on mocno unaczyniony i bez resekcji dalej by rósł. Krystynie zagrażało krwawienie, które mogło skończyć się zgonem. Wcześniej nie mogłaby mówić, jeść i oddychać. Stąd też u takich pacjentów często kończy się rurką tracheostomijną, kończy się rurką do żołądka, żeby odżywiać z pominięciem drogi pokarmowej. Dlatego też był to zabieg, trudno powiedzieć, że ze skazań takich bardzo pilnych, ale jak gdyby tutaj czas grał również rolę, ponieważ czym większa masa guza, czym choroba jest bardziej zaawansowana, tym gorzej później nam się operuje, gorzej nam się pacjenta leczy. Tak dużego guza lekarze w Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie usuwali po raz pierwszy. Krystyna dopiero po 3 latach od jego powstania doczekała się operacji. Ze względów czasowych i logistycznych jednocześnie pracowały 2 zespoły operacyjne. Jeden usuwał miejscowy nowotwór żuchwy wraz z jego rozległym odcinkiem, a drugi wykonał rekonstrukcję tej żuchwy płatem strzałkowym połączonym z naczyniami szyjnymi pod mikroskopem, odtworzeniem ciągłości tej żuchwy i przywróceniem symetrii i kształtu dolnego piętra twarzy. Nad Krystyną podczas operacji czuwał także zespół anestezjologów i pielęgniarki. Zabieg trwał 6 godzin. Zawsze myślimy o tym, jak pacjent wróci do swojej funkcjonalności, do również względów estetycznych. Stąd też mamy tak naprawdę w naszym ciele około 300 miejsc tak zwanych, z których możemy sobie pobrać fragmenty tkanek i przenieść je w dany rejon. Ten zabieg polegał właśnie na tym, że usunęliśmy całą żuchwę. Tak naprawdę bez rekonstrukcji byłoby to duże okaleczenie dla dziecka. Nie tylko dla dziecka, ale również i dla dorosłych. Stąd też mamy taką kość strzałkową. Trudno powiedzieć, że ona jest nam niepotrzebna, ale my ją bezkarnie, bez uszkodzenia funkcji kończyny możemy sobie ją pobrać, tak ukształtować i uformować, żeby w sposób idealny odtwarzała nam żuchwę. Lekarze w Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie od lat posiłkują się przy planowaniu zabiegów resekcyjno-rekonstrukcyjnych drukiem 3D. Podobnie było w przypadku Krystyny. Jednak tym razem polska firma podarowała pacjentce szablony, indywidualne implanty, które znacznie ułatwiły pracę zespołowi rekonstrukcyjnemu, szczególnie przy tak dużym nowotworze. Kolejna polska firma udostępniła na czas operacji urządzenie do monitorowania żywotności płata. Są to bardzo zaawansowane technologie wykorzystywane na najwyższym poziomie referencyjności na świecie. O tym lekarze opowiedzieli tuż po operacji, by wspólnie cieszyć się z pierwszego
i największego kamienia milowego w leczeniu Krystyny. Tak jak my pomagamy naszym dzieciom z Polski, tak jesteśmy w stanie pomagać ludziom z całego świata i to jest chyba to dobro, którym w stanie jesteśmy się dzielić. Będziemy zawsze do dyspozycji jako jednostka samorządu, jako organ prowadzący, założycielski w tym dobrym dziele niesienia pomocy pacjentom i naszym, i wszystkim gościom, nawet z całego świata, jak widać. Bardzo dziękujemy za pracę, za poświęcenie dla naszej ukochanej Krystyny. Bez ludzi z Fundacji Dzieci Afryki, darczyńców, urzędników, przedsiębiorców czy lekarzy i personelu szpitala sukcesu by nie było. Krystyna nadal by cierpiała. Bardzo wstydziła się, bo ona nie mogła iść do szkoły, ona nie chciała pokazać, nie miała koleżanki. Ona cały czas schowała się, nie mogłam mówić nic, no ani jeść, ani oddychać też było ciężko. I ona powiedziała, że bardzo chciała to zrobić. Jest wielką wojowniczką, ja to powtarzam, bo ja się tego nie spodziewałem, że ona będzie taka odważna i wszystkim będzie mówiła tak, ja się na wszystko godzę, niech mi tam robią i to, i tamto, i niech mi tam dziury, wszystko. Ja się na wszystko godzę, bo ja chcę być zdrowa. Ja nie chcę mieć tego guza, ja chcę mieć przyszłość. I ma po obserwacji na OIOM-ie wróciła na znany jej oddział do opiekuńczych pań pielęgniarek. Opuchlizna była jeszcze duża, noga bolała, ale Krystyna pracowicie dochodziła do sprawności. Usunęliśmy sondy do karmienia, już dzisiaj chodziła o kulach, tak więc jest bardzo dobrze, wraca standardowo do zdrowia. Codziennie wspierał ją zespół pielęgniarek, który na różne sposoby pokonywał bariery językowe i znaczeniowe. Panie z trudem tłumaczyły pacjentce wszystkie czynności związane z opieką pooperacyjną i ponownie przyszła pomoc. Ludzi dobrej woli jest naprawdę dużo, a więc jeszcze fundacja znalazła lekarza, który pracuje w Działdowie, a pochodzi też z Angolii. Także przyjechał, tłumaczył Krystynie. Oczywiście na tyle, ile Krystyna wtedy mogła pojąć. No i później już cała pielęgnacja, to jest właśnie przez nasz zespół wspaniały pielęgniarski. Stan zdrowia Krystyny poprawiał się w tak piorunującym tempie, że już po tygodniu od operacji została wypisana. Jednak lekarze już liczą na kolejne spotkanie. Ponieważ samo odtworzenie elementu kostnego to jest tak naprawdę pierwszy etap. Będzie nam zależało na tym, żeby odtworzyć rehabilitację protetyczną, no bo po co komu kość, w której nie ma zębów. Więc myślę, że dzięki fundacji, dzięki tutaj uprzejmości dyrekcji będziemy mogli Krystynę zaprosić za jakiś czas znowu, aby wykonać kolejny zabieg operacyjny i kolejny etap tak naprawdę leczenia. Przed Krystyną jeszcze długa rehabilitacja, ale dla młodej wojowniczki to po prostu zadanie do wykonania. Z tej historii najważniejsze jest to, że tak wielu wspaniałych ludzi pomogło młodej Krystynie z odległej Angolii odzyskać zdrowie i dać perspektywy na lepsze jutro. Szpital Dziecięcy w Olsztynie, w którym wykonano zabieg operacyjny, jest ośrodkiem eksperckim w leczeniu chorób rzadkich głowy i szyi u dzieci, jako jedyna taka placówka medyczna w Polsce. Więc nic dziwnego, że właśnie tej załodze wszyscy zaufali. W sobotę 15 lipca przy schronisku PTTK Zygmuntówka odbyły się koncerty plenerowe pod Rymarzem. Miłośnicy muzyki zebrali się w pięknych okolicznościach przyrody, aby posłuchać wyjątkowych artystów. Pozytywnie jestem nastawiony i bardzo się cieszę z dzisiejszego dnia. Pogoda, jak widać, nam dopisuje. No, mega dumny jestem dzisiaj. Tak chcemy właśnie, żeby w Zygmuntówce było, żeby były nasze trzy takie imprezy sztandarowe. W czerwcu Festiwal Sportów Górskich, w lipcu koncerty plenerowe pod Rymarzem, a w sierpniu znany produkt turystyczny pod nazwą W górach jest wszystko, co kocham. I płakała rzęsami niebiesko i krzyczała wargami czerwono. Ty kanciasty, ty kwadratowy, do miłości trzeba obu ciał. A on na to byłby zawrót głowy, gdybym miał tą głowę, gdybym miał. Liver, Johnny, liver, oh liver,
Zygmuntówka, Zygmuntówka. Tutaj muflą ta miałówka, tu na ciebie wciąż ktoś czeka, więc się zabierz i nie zwlekaj. Załóż swoje buty stare, a na ramię rzuć gitarę. Zaproszenie znów ponowie, przyjedź do nas w Góry Sowie. Ogromnie się cieszę, jestem bardzo zadowolony i bardzo dumny z tego, że udało mi się sprowadzić takich właśnie artystów, że w Zygmuntówce udało się to właśnie osiągnąć. Zygmuntówka stanowczo jest jednym z naszych ulubionych miejsc, tym bardziej, że mieszkamy w zasadzie pół godziny drogi stąd, więc przyjeżdżamy tu jak często się da. Ten i zeszły rok to jest taki dla nas bardzo bogaty rok koncertowo i też bardzo dużo udaje nam się grać w pobliżu domu. To naprawdę cieszy, bo do tej pory dużo czasu spędzaliśmy jeżdżąc w Bieszczady, do Krakowa, w różne inne rejony Polski, a tymczasem w tym roku naprawdę często bywamy w domu. Jesienie tak jesienne są, złóż więc parasol, wejdź za próg, chęcią przywita cię mój dom, uśmiechem przyjmie chleb i stół. Ja dla ciebie uśmiech mam, ja dla ciebie uśmiech mam, lecz ty się proszę nie zniechęcaj, że wszystko to tak długo trwa. Ja wprawdzie czasem się wykręcam, ale to ty. To utwory z płyty pod tytułem Szafran i pistacje. Jestem wręcz zadziwiona, bo zdarza się, że coraz młodsi słuchacze sięgają po Krainę Łagodności. Nie mam pojęcia, skąd to się bierze. Może rodzice chodzą z nimi po górach i słuchają tych piosenek? Ale fakt, średnia wieku jest przeróżna. Rozmawiałem przed chwilą z młodą dziewczyną, która okazuje się, że jest moją fanką, ale też nie jest tu pierwszy raz, także tak, potwierdzam, są też młodzi ludzie, tak. Myślę, że kluczowe są takie miejsca właśnie jak to, które przyzwyczajają publiczność i przecież do takich miejsc ta publiczność pielgrzymuje. To jest tak, że jeżdżą za nami również, ale udają się w te miejsca, które sprawiają, że czują się jakoś wyjątkowo, specjalnie i przejeżdżają cyklicznie, wiem o tym. Biegli razem jak po ogień, do góry, do słońca, za doliny, za szerokie, po miłość bez końca. I czerpali z siebie sami cuda, cuda, cuda. I oczami, i ustami, jak ze źródła. Dzisiaj wyjątkowy duet. Tak, Smok, Marek Rajs, zwany Smokiem, to jest człowiek, którego poznałem w 90-tych latach w Krakowie, związany z kabaretem Zielone Szkiełko, czyli Robert Kasprzycki, Szymon Zychowicz, Basia Stępniak i tak dalej. Ja tam przyjeżdżałem gościnnie grać od czasu do czasu i tam się spotkaliśmy. Mogę powiedzieć, że to jest mój przyjaciel. Gramy ze sobą mniej więcej raz na 5 lat, ale zawsze fajnie się jest spotkać. Myślę, że tą energię naszą i tą naszą bliskość będzie dzisiaj słychać i widać. Świt się powoli zaczął zmieniać w moją przyszłość i pewność, że za zakrętem drogi po wielu zdarzeniach spotkałem dawno temu siebie albo jeszcze spotkam. Po raz pierwszy występujecie przy Zygmuntówce? Ja tak. Ja również przy Zygmuntówce, tak. Trema jest? Nie jest. Nie za bardzo. Nie jest taka umiarkowana. Powiedzcie mi, jakie to klimaty dzisiaj będą? No takie poezyjne właśnie, takie myślę, że będą pasowały tutaj do naszej okolicy. Próbujemy zrobić coś w tym kierunku, żeby zarażać naszych podopiecznych, naszych rówieśników, znajomych, przyjaciół też tą muzyką. Pokazać, że istnieje muzyka oprócz rapu i jakiegoś tam techno, że tak powiem. To mnie najbardziej właśnie uderza, to te emocje, które tak naprawdę przez muzykę mogę w sumie dać najwięcej, moim zdaniem, tak z siebie. Chyba gdzieś głębiej muszę zejść, cała się trzęsę, jest mi źle, bałagan mam w głowie, nie myślę rozsądnie, dam znać.
Przede wszystkim teraz jest taki czas, że wszyscy, praktycznie wszyscy już fotografujemy smartfonami, iPadami i tak dalej. I to jest coś takiego, że no, po prostu ta kultura już weszła w nasze życie tak mocno, że to nie jesteśmy już w stanie się praktycznie obyć bez telefonu. Jeżeli widzimy coś fajnego, to po prostu od razu sięgamy po telefon i robimy zdjęcie. Wystarczy, że chociażby ujmiemy osoby, jesteśmy na przykład na zamku, na plaży i chcemy też pokazać troszeczkę tej ładnej plaży, tych pięknych widoków tutaj na Kaszubach, to starajmy się jednak nie umieszczać osoby centralnie w kadrze, tylko ją troszeczkę umieścić po prawej bądź po lewej stronie kadru. I bardzo ważną rzeczą jest też, byśmy fotografowali w poziomie. Ponieważ wszystkie teraz smartfony mają bardzo szerokokątne obiektywy, fotografujmy w poziomie. To nam pozwoli też pokazać kawałek tego widoku, tego pejzażu, a osoby, które, na których nam zależy, również się w nim znajdą, także wszystko będzie fajnie wyglądało. Bardzo ważną też rzeczą jest, żebyśmy nie fotografowali smartfonami pod słońce. To znaczy, jeżeli mówimy o takich fotografiach stricte pamiątkowych, bo w tym momencie aparat, który jest wbudowany w smartfonie, inaczej po prostu wybiera parametry ekspozycji. Bardzo często te osoby są w głębokim cieniu, co powoduje to, że no, po prostu nie widać ich później na fotografiach. Jeśli chodzi o zdjęcia wieczorne, to pierwszą regułą nie czekajmy na całkowite takie, powiem, czarne niebo. Dobrze jest już, kiedy to słońce spadnie za horyzont, czyli zajdzie leciutko, pojawi nam się piękny błękit nieba, zapalą się już lampy uliczne i w tym momencie aparaty same będą, jeżeli mówimy o takim trybie pełnej automatyki, będą dobierały wyższą czułość, ale będzie to jeszcze na tyle, że ta fotografia bardzo korzystnie wyjdzie. Natomiast bardzo dobrą rzeczą jest w tym momencie znaleźć chociaż sobie jakiś naturalny statyw. To może być cokolwiek, nie? To może być książka, to może być gazeta, to może być paczka chusteczek, nie? Gdzie będziemy mogli oprzeć ten aparat, zostawić go w spokoju i włączyć tak zwany samowyzwalacz. Bardzo ważną rzeczą jest, aby pamiętać, że zdjęcia, które robimy w smartfonach, one tam są. Natomiast to, o czym chcę powiedzieć, to spotykam się z taką opinią już, że przychodzi klient, mówi, że po aktualizacji, na przykład po aktualizacji telefonu, część zdjęć, tych starszych przeważnie, po prostu zniknęły. Nie wiem, jak to się odbywa, natomiast coś takiego już, można powiedzieć, może nie nagminnie, ale bardzo często się zdarza. Ja zawsze swoim klientom mówię, że fotografie żyją tylko wówczas, kiedy one są po prostu wywołane. Kiedy mamy je fizycznie wywołane w formie papierowej, mamy je wklejone bądź włożone do albumu. A coś takiego najfajniejszego to jest to, kiedy wywołamy sobie nawet większy format wykonanej swojej fotografii, nawet tym smartfonem, w dużym powiększeniu powieszone na ścianie, gdzieś w jakimś reprezentacyjnym, może nie reprezentacyjnym miejscu w naszym mieszkaniu. To zupełnie inaczej oddziałuje nawet na osoby, które do nas przychodzą, bo jednak zaczyna się pewna historia, opowiadanie o tej fotografii, gdzie ona była wykonana, co wtedy robiliśmy, ile lat temu to było, czy dzieci już podrosły. I to jest coś takiego, co powoduje, że te nasze fotografie, one żyją. To jest coś bardzo sentymentalnego i kiedy spojrzymy na tą fotografię, jakby przeżywamy tą chwilę na nowo.
naszej wachcie jedno miejsce jeszcze jest. Pakuj szybko się na pokład, jutro wypływamy w rejs. Myślisz pewnie tyle wody, co ja będę robić tam. Jeśli lubisz smak przygody, jedną radę tobie dam. Słonych krajobrazów, morza w nocy i w dzień, żagli pełnych wiatru, nie zapomnisz, ja to wiem. Słonych krajobrazów, morza w nocy i w dzień, żagli pełnych wiatru, nie zapomnisz, ja to wiem. W naszej wachcie jedno miejsce jeszcze jest. Zostaw ląd i trudne sprawy, by wolnością cieszyć się. Morska fala ukołysze, wiatr uniesie troski gdzieś. Z horyzontu lepiej widać to, co w życiu ważne jest. Słonych krajobrazów, morza w nocy i w dzień, żagli pełnych wiatru, nie zapomnisz, ja to wiem. Słonych krajobrazów, morza w nocy i w dzień, żagli pełnych wiatru, nie zapomnisz, ja to wiem. Jedno miejsce jeszcze jest, więc nie czekaj ani chwili. Dołącz do nas, jeśli chcesz. Cała czeka już załoga, nigdy już nie będziesz sam. Bo przyjaźnie z morskiej fali mocne są jak twarda stal. Słonych krajobrazów, morza w nocy i w dzień, żagli pełnych wiatru, nie zapomnisz, ja to wiem. Słonych krajobrazów, morza w nocy i w dzień, żagli pełnych wiatru, nie zapomnisz, ja to wiem. Słonych krajobrazów, morza w nocy i w dzień, żagli pełnych wiatru, nie zapomnisz, ja to wiem. Słonych krajobrazów, morza w nocy i w dzień, żagli pełnych wiatru, nie zapomnisz, ja to wiem. 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 Nie zapomnisz, ja to wiem.